mi się! No. Trochę więcej gazu, później hamować, będzie dobrze. Jeszcze raz? Trochę więcej gazu, później hamować i luźniej górę, będzie dobrze. No rozumiem. A ja tylko światełka włączam. Okej. Teraz zapraszam na kolejny film, w którym omówię wszystkie błędy popełnione w trakcie jazdy, związane z patrzeniem, związane z operowaniem gazu, które skutkowały właśnie wywrotkami na zakrętach. Zapraszam na kolejny film. Powiemy sobie o pracy wzrokiem, o pracy gazem, jak również zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób schodzić na kolano, kiedy ewentualnie schodzimy na kolano, do którego momentu. Także o tym wszystkim również powiemy sobie w tym kolejnym filmie. Zapraszam zatem na kolejny film, gdzie na czynniki pierwsze rozłożymy to, co tutaj widzimy i te elementy techniki jazdy sportowej omówimy sobie w kolejnym filmie. Zapraszam.
Was przekonać i udowodnić, jak ważnym treningiem jest trening zimowy na hali, także który będziemy organizowali również już od grudnia. I wtedy zobaczycie, ile na temat techniki jazdy na motocyklu, nie tylko techniki jazdy sportowej, bo tutaj będą występowały i elementy jazdy sportowej, jak również elementy jazdy ulicznej, to wszystko będzie nam potrzebne później, w zależności od tego, w jaki sposób będziemy korzystać z motocykla. Wiemy, dlaczego się wywrócił i co powinien zrobić, żeby się nie wywrócił. Także zapraszam na kolejny film. Treningi dedykowane są dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla tych, którzy korzystają z motocykla w sposób sportowy, dla tych, którzy korzystają z motocykla w sposób rekreacyjny. Także zapraszam wszystkich, dlatego że zobaczycie, jak to się przełoży w sposób bezpośredni na wasze bezpieczeństwo później w jeździe na drodze już w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. Jeszcze nie schodziłeś na kolano, to te treningi są również dla ciebie. Dużo łatwiej, dużo szybciej nauczysz się zejścia na kolano na tych motocyklach, przełamiesz swoje bariery strachu. Także zapraszam na treningi, zapraszam na kolejny film, w którym w sposób szczegółowy będę omawiał wszystkie elementy, które tutaj w trakcie tej jazdy widzimy.
później hamować i luźniej górę będzie dobrze. No rozumiem. A ja tylko światełka włączam. Okej. Okay. Zobacz, czy mnie tu puknie, jak zaczynasz się tutaj, bo zaczynasz się śmigać. No to, ale naprawdę, to wtedy zobaczysz, że jeżeli motocykl zaczyna uciekać, zaczyna pływać, zaczyna się ślizgać, to jeszcze jesteś w stanie gazem go wyprowadzić, tak? Czyli krótko mówiąc, na trening do Pawła, Red Bike Racing Team. Jak to było w ostatnim odcinku? Zajebista sprawa. Zajebista sprawa. Duma boli. Co? Duma boli? Duma boli, duma. Ta? Ale ogólnie zajebiście, nie? Jak to, Justyna, było? Więcej gazu? Gazu, ale ogólnie jest zajebiście. Ogólnie więcej zajebiście. Gazu, tak. Luźno ręce. No. Później hamuj, tak? Tak, i później hamuj. I później hamuj. Jakie hamuj? Dokładnie. I na koniec słyszeliśmy bieżący komentarz. Zapraszam na kolejny film. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. W kolejnym filmie powiemy sobie o kilku błędach, które się tutaj pojawiały w trakcie treningu. Omówimy je, zwrócimy uwagę, jak robić, żeby ewentualnie tych błędów się wystrzegać. Zapraszam na kolejny film.